Przejdziemy sobie boczkiem. Chodźcie, ten przejdziemy dookoła pod zakaz. Ależ dzisiaj jest chmurno, pochmurno, rozchmurno. Nie wiem, nie znam, ale... Jakiś kawał D'Artagnan chyba. O kurczaki, przetarło kursy. Niby nowa, a przetarta, może tania. Na pewno tania. Pasior ładny, w jasnej skórze to. Tak raczej tu sialikowi z tego roletami wiało chyba tak. Nie, tu jest zatowarowane, ostatnio było pusto. Tu się grosza czepie. A taki błękitny, zobacz, kaszkaj. Kolor? Naprawdę? Kurde. Idziemy kupić kolejny samolot dzisiaj. Na tle tych chmur wygląda wzorowo. Kupujemy samoloty, helikoptery. Jak się nazywają te? Kukuruźniki. Nie podoba się lazerka. Te chłopaki to są jajcarki. A czwórka w sedanie na radarach. Nie podoba się, nie podoba. Podoba się, podoba. Tu jakaś przecierka. Szary 30808. Zobaczmy. Opsa. Jest krótki, ale werce chwileczkę. Za bardzo z tyłu stoi, żeby był do sprzedania. Osiemnastka. No wypaśnik jest. To będzie więcej jak stuwa przebiegła. Szukam widzowi do stówy przebiegu. I co z tym? Jak coś piękne trzeba do olika od razu uderzać, klucz brać, do środka włazić, ogrzać się chwilę. Przynajmniej. Jak pętelkę zrobimy, to już go może nie być. Tego też kupiliśmy, ale wczoraj. Dzisiaj dopiero testujemy. Idziemy kawałek obok, dzień dobry. Idziemy sobie obok. Co jest? Tu jest fajniej, nie? 15 rok, 2 litry diesel, dyszkę. No niestety, 19. Gdzie nasz trzeci obywatel? Jest. Też taki po 18 roku. Ten też ładnie wypasiony. I manualna. Ten czarny był fajny, trzeba było zapytać o tego czarnego pierwszego Technę w tych takich pikowanych skórach na pierwszym wejściu. Opelki nie, to nie, to nie. Atlas, ja szukam komuś GLA. Benzyna, automat. Ale z tym się nie... Trzeci widy, bo się gubię. Z tym się nie spieszy. Pozdrawiam Kraków, bo taki w Krakowie jeździ, ale nie werce oczywiście. Coś tu mamy wyjątkowego. Wszystko jest wyjątkowe. A model z przodu zasuwa. Znaleźć z przebiegiem do stówy. Leonik za szóstkę też na ten skombi. Młody musi być młody widz, w sensie musi mieć OPC tylko kółko, co? Ale wygląda dostojnie. Siema. Brązowy z jasną skórką. A chmurki? No coś podobnego.
jakieś anomalia, zimą plus 20, latem 17, albo 15. A4, mówię lampie. Jaki roczek? Bo tam był 19, było drogo, jak gdzie to 15. One od 15 roku szły, wiesz? Już ci mówię. Nie powiem ci, bo akurat tu nie napisali. Dziwne. Na tylnej szybce też nie napisali. Tu jest za ładnie. Znaczy jest ładnie, ale nie uzbieramy tyle. Tutaj z tyłu GT-dek coś. Myślę, że młoda para tam rejestracja, to nie młoda para. Ale nie rozwozi do ślubów. Starsza lampa, już dopytać. To wejdziemy do Alika na ten pierwszy na wprost. A tu ma takie bogatsze. Dzień dobry. Mówiłem. Plus niespodziewana omega. Wektra, przepraszam. Omega. Czy jest bez dachu? Dostawać się jest na ten plastańszy gały, bo to jest plastańszy mi oprócz tego. Tego segmentu, bo jakaś sekcja mini się jedną w głowę. Dostawca, przepraszam, dotknął się w główną krawędź lawety. A się piepnął w łepetynę. Prawie miałem przyjemność, tu nie przyjemność, zobaczyć. Te Skody sprzedał wszystkie. No tu Karoku i Kodżakówce. Całe stosy. Takie na ładnej lampie, tam ciut więcej kosztują z panoramą jeszcze, ale GT-Line tym bardziej, no faktycznie. Ale w przypadku fury dla siebie warto wyasygnować większy grosz ze skarpety. Jeżeli nie swojej, to skarpety sąsiada albo ciotki. Nie chcę się tam iść. Takie tematy. Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie. Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla Was wszystkich. Zdrowia.